Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Miał być dzisiaj trochę inny odcinek, w sumie to nawet wczoraj, ale jak siadałem do jego robienia, to zorientowałem się, że brakuje mi jeszcze materiałów, no i z tego względu jest recenzja. Recenzja książki, która mnie, przyznam szczerze, zaskoczyła, bo jakoś byłem do niej negatywnie nastawiony, a okazała się całkiem przyzwoita, czyli Sprawa Hoffmanowej Katarzyny Zyskowskiej. Zanim w ogóle do jakichkolwiek konkretów przejdziemy, to nieco o gatunku, żeby wam naprostować, bo różne blerby, tam jakieś zapowiedzi i tak dalej dają trochę mylne wyobrażenie tego, o czym jest ta książka, bo to, czy to jest powieść historyczna? No w pewnym sensie tak, chociaż ja bym jej akurat jako powieści historycznej nie czytał, bo wbrew pozorom, znaczy z jednej strony jest to ciekawe spojrzenie na tamtą epokę, z drugiej strony jest to też najsłabsza część tej książki, ale to o tym jeszcze później. Jeszcze mniejszym stopniu moim zdaniem jest to kryminał. I na to się można naciąć, bo to mam wrażenie takie, że te skróty i blerby zapowiadają tę książkę jako kryminał. A to jest bardziej powieść psychologiczna, ale z gatunku tych, no, z literatury popularnej, raczej taka powieść kobieca, jeśli tak można powiedzieć. Później postaram się to też wyjaśnić, co miałem na myśli, albo no, teraz już krótko. Target to są jednak przede wszystkim panie. No tak się dowiedziałem, że Zyskowską czytają głównie kobiety. Nic w tym złego akurat nie ma. Narracja będzie nam się tak jakby dwutorowo rozwijała, czyli mamy pewną tajemniczą pacjentkę szpitala psychiatrycznego, bodajże w Krakowie, prowadzonego przez doktora Littla, która na terapii będzie starała się dokonać jakiejś retrospekcji, no w cudzysłowie cofnąć się w czasie, przypomnieć sobie, co wydarzyło się kilka lat temu i czy to może w jakiś sposób ta wiedza pomóc jej wrócić do świata ludzi zdrowych. Na wstępie takie małe wyjaśnienie. Sprawa Kaszniców, do której autorka będzie się odwoływała w tej książce, którą to zresztą ta książka jest reklamowana, intryguje mnie już od bardzo dawna, bardzo dawna. Jeżeli ktoś jej nie zna, to tak w największym skrócie, żeby was trochę w fabułę wprowadzić, nie będzie to duży spoiler, bo ta sprawa jest tutaj drugorzędna i dość mocno zmieniona, ale o tym później. 3 sierpnia 1925 roku po czechosłowackiej stronie Tatr giną w niewyjaśnionych okolicznościach 3 osoby. Są to prokurator Kazimierz Kasznica, jego 12-letni syn oraz spotkany na szlaku turysta z już pewnym stażem w górskich wędrówkach, 21-letni Ryszard Wasserberger. Wiadomość o ich tragicznym losie przynosi po 2 dniach, schodząc ze szlaku w stanie skrajnego wyczerpania, żona prokuratora, pani Waleria Kasznica. Zgodnie z jej relacją, mężczyźni zmarli praktycznie w tym samym momencie, tracąc przytomność w trakcie górskiej wędrówki. Prasa przypuszcza zmasowany atak na ocalałą, posuwając się nawet do oskarżeń o otrucie. Przyczyna śmierci do dziś pozostaje nieznana. I tu uprzedzając ewentualne komentarze, wiem, że był w Tygodniku Powszechnym w 2015 roku pewien artykuł na ten temat, ale moim skromnym zdaniem on się nie przybliżył w ogóle do rozwiązania tej zagadki, wbrew temu, co autor twierdzi. Dlaczego? Bo dziennikarz pominął kilka istotnych kwestii dla tego tematu. Na przykład on sobie przyjął, że przyczyną śmierci Wasserbergera było powiększone serce, ale dlaczego nie umarła w takim razie prokuratorowa, o tym, że ona miała też taką samą wadę, czyli powiększone serce, pisała prasa ówczesna. Raz się poważnie minął dziennikarz Tygodnika z prawdą, potem Tygodnik zresztą musiał prostować to w kwestii pochodzenia pani Kasznicowej. No a dane bibliograficzne do tego artykułu sobie zataił tam. Po prostu stwierdził, że widział w jakimś tam czasopiśmie lekarskim.
sprawozdanie z sekcji zwłok i tyle. Nie podał gdzie, nie podał kto to opublikował, no nie wiadomo. I dobra. Przechodząc teraz do książki, bo ta sprawa, mam wrażenie, że stała się inspiracją dla Katarzyny Zyskowskiej, czy mam wrażenie, no tak było, stała się inspiracją do napisania sprawy Hoffmanowej, ale w zasadzie tylko inspiracją, bo pisarka dokumentnie zmieniła życiorys ocalałej, robiąc z córki ministra byłą aktorkę, no jak to mawia mój dobry znajomy, wątpliwej konduity. I sama tragedia też ulega zmianie. Zyskowska przenosi akcję o 10 lat do przodu, czyli to już będą lata 30. I na szlaku umieszcza czwartego mężczyznę, tajemniczego Jula, który, jak się później okaże, będzie też kluczem do rozwiązania pewnej zagadki, ale może nie akurat nie tej. Wbrew zapowiedziom, wbrew to, co mówiłem już na początku, bo w blerbie, który jest na okładce, blerb napisany przez panią Joannę Bator, jeżeli szukacie wciągającej lektury, w której są namiętność, piękna kobieta i kryminalna tajemnica, nie szukajcie dalej. Szukajcie dalej, bo tu raczej nie o kryminalną tajemnicę będzie chodziło, a o historię życia kobiety, no, której los zdecydowanie nie oszczędzał. I w zasadzie tutaj ujawnia się największy mankament powieści. Bo cały życiorys głównej bohaterki Mirosławy Skrzyńskiej wel Miry Maj, wel pani Hoffmanowej, to jest wizja międzywojnia, która mogłaby się zrodzić w głowie działacza partii Razem. Czyli nie uważam absolutnie, żeby autorka miała coś wspólnego z tą partią. Tutaj takie brzydkie słowo przychodzi mi na myśl. Po prostu taka jakby marksistowska wizja dziejów. No bo czego tu my nie mamy? Oczywiście nierówności społeczne, nędzę, złego dziedzica, który przehulał majątek i wykorzystywał guwernantkę, molestowanie seksualne, ja bym nawet powiedział gwałt, rozwarstwienie społeczne, hipokryzję polskiego mieszczaństwa i oczywiście wszechobecną mizoginię. No okej, okay, ale to bardzo zabawnie wypada scena, niezamierzony sposób, w której bohaterka, opowiadając lekarzowi swój zmyślony życiorys, słyszy w odpowiedzi, no to taka historia jak z Rodziewiczówny. I fajnie, ale tutaj pasowało to zdanie z Gombrowicza, jednak czasami miewał Gombrowicz rację, że no najwyraźniej nie ma ucieczki od schematu, jak tylko winny schemat. No, jak nie Rodziewiczówna, to właśnie marksistowskie spojrzenie na przeszłość. Nieco drażniła mnie oszczędność opisów. Zyskowska jest dobrą rzemieślniczką, ale trochę brakuje jej polotu. Poszczególne sceny obyczajowe, na przykład z Króla Szczepana Twardocha, ja pamiętam do dziś. Obawiam się, że w przypadku sprawy Hoffmanowej dosyć szybko o jakichś takich kawałkach tam, no nie wiem, z lat 20., 30. w tym wypadku zapomnę dość szybko. Ale muszę jednocześnie zaznaczyć, że mam takie wrażenie, że Zyskowska, no nie wiem, czy jest świadoma pewnych swoich ograniczeń, czy może trochę się boi rozwinąć skrzydła, tak popłynąć ze stylem. Jakby jednak nie było, to owszem, powieść coś tam traci, te lakoniczne, krótkie opisy dawnej Warszawy i Zakopanego, no mogłyby być lepsze. Brakuje ikry, ale to też nie odrzuca. Może dzięki temu autorka uratowała się przed takim osunięciem się w grafomanie. Bo jakby zrobić taką skalę, gdzie na jednym końcu byłby Mróz, a na drugim końcu Twardoch, to Zyskowska by wypadła gdzieś dokładnie po środku. I na tym w zasadzie bolączki sprawy Hoffmanowej się kończą. Do książki podchodziłem jak do jeża, no bo o Jezu, znowu ktoś przy tych kasznicach grzebie, no ile można, już ludzie, dajcie im spokój albo zróbcie to porządnie.
ale ze strony na stronę przekonywałem się, że autorka wie doskonale, co robi. Że ona pewną historię miała ułożoną w głowie i jakby tych kaszniców sobie po prostu tylko dośpiewała, bo górska tragedia jej nie interesuje. Ona chce nam opowiedzieć o tragedii osobistej tej kobiety. I chociaż, jak wcześniej mówiłem, ciężko mi uwierzyć w taki zbieg życiowych katastrof, no to przyznać trzeba, że Szczepan Twardoch mógłby z tej lektury wyciągnąć niejedną lekcję na temat kobiecej psychiki. Hoffmanowa jest ofiarą na 100%, ale czyją? Otoczenia, nie wiem, swoich własnych ambicji, sztywnych norm społecznych, jakiegoś instynktu własnego, własnej chuci, otoczenia, pogoni za pieniądzem, pogoni za sławą, a może wszystkiego po trochu. No nie wiem, jakby Maupassant przeczytał tę książkę, no to on pewnie by uważał, że to instynkt ją tu zawiódł. Być może tak było, bo nawet finał nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi. Bo owszem, w dosyć zaskakujący sposób dowiadujemy się, co i dlaczego tak silnie obciążyło psychikę tej młodej dziewczyny, ale gdzieś tam pobrzmiewa pytanie, czy na przykład ten problem nie zaistniał jeszcze wcześniej. Zwłaszcza z naszą współczesną wiedzą psychologiczną. A jeżeli tak, no to kogo winić? I tutaj, no, jakby nad tym pomyślał jakiś lewicowo zorientowany czytelnik, to zakrzyknie, że pewnie winne są postfeudalne stosunki na wsi polskiej początku XX wieku. Ale to jest za proste. Nie ma odpowiedzi. Po prostu nie ma odpowiedzi. Nawet główna bohaterka, Mira May, czy tam pani Hoffmanowa, nie potrafi znaleźć tej granicy pomiędzy tym, jaka ona jest naprawdę, a jak ją widzą inni. Podobnie jest też z tłem powieści, bo o Warszawie lat 30. no to czytaliśmy już nie jeden raz, aczkolwiek tutaj, mimo tak jak mówiłem, tego skrętu takiego trochę marksistowskiego, to ta wizja Zyskowskiej jest przekonująca. Na jakim poziomie? No na takim, że Paryż Północy to owszem są światła hotelu Savoy, ale też cienie Powiśla. Wyjątkowo brutalnie autorka się obchodzi z tą legendą międzywojennej Warszawy, biorąc na tapet postać kasiarza Stanisława Cichockiego, bo jej szpicbródka to jest zwyczajny, brutalny gwałciciel, odarty z legendy. Bardzo dobrze zresztą. Podobnie zresztą z dawnym Zakopanem jest, bo tam luksusowe lokale sąsiadują z jakimiś ukrytymi burdelami, a nad wszystkim unosi się taka zatęchła, drobnomieszczańska atmosfera. Rzeczywiście głowa w tym miasteczku musiała boleć po prostu jak na kacu. I nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś nowatorska wizja, bo nie jest. Czy ona, że idzie na wskroś jakimś tendencjom obecnym w literaturze, bo wręcz przeciwnie, bo tak się pisze teraz dopiero o dwudziestoleciu. I mieliśmy znacznie lepsze, znacznie szersze wizje międzywojnia. Tutaj dostajemy raptem kilka obrazków, ale na potrzeby tej powieści to zdecydowanie wystarczy. Bardzo przyjemnym wtrętem jest postać Witkacego. Ja raczej nie lubię, jak się wprowadza bohaterów historycznych takiej rangi, dlatego że to z reguły nie wychodzi. Natomiast tutaj Witkac jest tak koszmarnie przerysowany, jest tak nadęty, jest tak autotematyczny, że aż przekonujący. Krótko podsumowując, gdyby tak wyglądała cała literatura kobieca, to chyba nikomu by nie przyszło na myśl, żeby tego określenia używać jako epitetu o takim pejoratywnym charakterze. Owszem, Zyskowska to jest wyrobniczka, ale taka, która doskonale wie, gdzie odpuścić, a gdzie docisnąć. I pewnie właśnie dlatego udało jej się stworzyć powieść, jaka z pewnością trafi do szerokiego grona odbiorców, przemycając przy okazji kilka ważnych pytań. Jeżeli ktoś z Was jest tak
konserwatywny, nie wiem, wszędzie szuka lewactwa, feminizmu zwłaszcza feminizmu, no to no niekoniecznie, to mu się ta książka raczej nie spodoba. I jeżeli aż tak źle nie jest, to spokojnie, jak na lato, dobra lektura. Ja dodaję jej punkt za to, że nie starała się wprost odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę przydarzyło się Kaszynicom, Welhoffmanom, bo moim skromnym zdaniem jest to jedna z takich spraw, które nigdy nie powinny zostać wyjaśnione, bo góry potrzebują ofiar i niebezpiecznie jest wiedzieć na te tematy zbyt wiele. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.